Siemanko, z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej serii Zagrajmy w Indiana Jones 2. Przygoda trwa, jest ze mną dzisiaj oczywiście Sztyks. Dzień dobry wam bardzo. Jestem tu już po raz trzeci i nie żałuję, że jestem. No, to mnie to bardzo cieszy. W takim razie teraz. Specjalnie powiedziałem pod ciebie, żeby nie było, że. Nie byłeś taki tutaj. W takim razie, po tych szalonych pościgach, zostaniemy wyścigu, do tego odcinka mamy kolejną misję. No co, wchodzimy, nie? Ale patrz, Gdzie mi co tutaj tu skaczesz? jest, tu można O, to jest iść. samochód. Ale A patrz, czekaj, mamy jak to nie. jumpuję, jak jumpuję. No ale Kibice. poczekaj, ale nie idziemy Dobra, do nie pociągu. idziemy tam. Nie idziemy do Olał to, pociągu. potem to będziemy O, zwiedzać tu i jesteś jedziemy dla na mnie. misję. Tu jesteś dla mnie. Możesz sobie pociągnąć. Mogę pociągnąć? Miej znaleźć jakieś słowo. Zrozumiałem. Do pociągnąć. Co? Bezczelnie rozpocząłem. Dziękuję ci bardzo. Ja już myślałem, że jakoś. Nie wiem, to była jakaś świeczka i coś się wydarzy, a tutaj nie. No i znowu ci Ruscy na pociągu. Ja nie wiem, to ciągnięcie jakoś na No prześladuje. właśnie. Tutaj pociąg Ciąg. i ciąg. Ciągi. O, ciągi nas prześladują. No tak. A to trudno matematyce. Uuu. Jaki zły Ale mają rusek. ciekawy sprzęt, mam to. Zły rusek, coś tutaj Można myśli. spaść? Można spaść. Nie można spaść. Jak tu nie? A, w tę stronę można, ale do ekranu nie można. Okej, o co tu chodzi? Już widzę tutaj do ciągnięcia coś. Au. Nie patrz się na mnie krzywo. I co teraz? A ja mogę coś zrobić, czy ja tylko mam tak sobie łazić? Czekaj. O. Aha, wiem, po prostu musimy czekać na okazję i walnąć temacki, tak jest, jakby, tak? No co to, ja tu robię za przynętę. Wow, ale żeśmy się na nie rzucili. Aj, no i tu ale musisz, nas podpuszczają tutaj. Tu musisz tam coś pociągnąć. Czy tam... Już pociągnąłem wszystko. Ja coś, a co teraz, musimy czekać, tak? Teraz musimy rozwalać tematy, jak mówię. Dobrze, no ale... Ty tam coś robiłeś, ja Masz. za bardzo nie uważam, co? Czekaj, to chyba ja muszę pociągnąć, żeby te maski się wychyliły. A, chyba tak, bo no... To bez sensu by było. To którą bierzesz? Dawaj tą pomarańczową. O, tak. Nie. Bo tak to byśmy czekali do usranej śmierci. O, no zostało. Nie. To jest ta sama zasada, co... O, warto było. Zobaczcie, ile mam pieniądze. A ile ma Bill? Rywalizacja cały czas trwa, tak? Tak, oczywiście, no jak? Nie przerywamy, a nie na jeden odcinek. Ja nie wiem, z kim tam będziesz dalej nagrywał, ale oczywiście z nim na pewno też nie. będziesz rywalizował. Potem przedstawimy osobisty ranking. I zwycięzca zgarnia wszystko. Ale to potem ustalimy, co zgarnia. No, potem kurde. Poinformujemy naszych widzów. Nie, coś nie mogę. Możecie robić zakłady pod komentarzami, kto wygra. Jeszcze będzie jeden odcinek za mną na pewno. Ja myślę, że ja wygram, będę po prostu w każdym odcinku, tak? No nie, ale oczywiście ze mną. Dawaj, dawaj. No. Gdzie ja to steruję tymi dźwigami takimi śmiesznymi, bo tam... Ten gość, sam się siedzi, nie? No ale jak dwoma na raz? Dzięki. No tak, spoko. No dalej, jeszcze jedna została, czy tam jedno. No to coś. Mówi, że jeszcze coś z tym musimy zrobić, okej. Trzeba, by tam była bajka. O tak, co tu jest? No. Kurde! Głupie jajce. Giniesz teraz. Nie, teraz nie, jeszcze nie możemy. Ucieknie. Znaczy, my tu musimy chyba to przyczepić do tego winka. No chyba tak. Dlaczego podnoszę i nie mogę? Nie mogę z tym odejść za daleko. Po prostu musimy to do tego gwinka tam przyczepić. Tylko weź tam tego, tam ładnie to. Zrób, żeby opadło na pociąg. Łatwo to unikać oczywiście, bo to cały czas puka w jedną... No co za gówno, ja nie wiem co z tym zrobić. Dziwnie. No idź jeszcze raz to unieruch.
Biegłówne jakieś. Może z tej strony jesteśmy, musimy. Ale no pociąg zrobić, bo ja nie wiem. W tę stronę mogę z tym iść, ale w tamtą już nie. Mogę spaść, super. Chwila. No i to są takie momenty, gdzie trzeba coś pomyśleć. Oczywiście pomyśleć, ale to... Moje portki tam się turlają. Właściwie też widziałem, że czułem siebie w pociągu. Oj, znowu. Ale ty jeszcze, że te... Tych 10 tysięcy, tych tam 10... Ej, patrz, 10 tysięcy podeszłeś. Czekaj, to trzeba zrobić, zrobić. No nie wiem, może się udało. Się przyczepić albo coś. O, teraz. No. Aha, bo ja to kluczem naryperowałem. No, widzisz, teraz ty byłeś tutaj potrzebny. I... Dawaj, dawaj. Dobra. Powieś się na tym. No, się muszę powiesić. Nie na nie tym! Dobra, może to się uda? A poczekamy. No dobra, już po... no, weź na ten tam drut się uczep. Dobra. Nie... O matko. Dobra, mam to. No w końcu. Dobra, weź wykończ tego radzieckiego mędziarza, co nas tam brudzi tutaj, przeszkadza. No, tak urocza podróż koleją, pierwsza klasa, a tutaj jakiś rusek z dźwigami nam wyskakuje bezczelny. Też krótka misja, gdybyśmy ogarnęli się. To już jest koniec? Chyba tak. Tak to, na to wygląda, mi się wydaje. No niby jest jakiś triumf, no. To był taki mini boss w sumie. Ale tutaj piąteczki przybite. High five, dajmy sobie high five'a. Oh yeah. Które nie wyszło. Jakiś taki dałeś. Krzywy taki był. O, ja, ale densuję, widzisz. Ty tak nigdy nie wiesz tak się. Skończyliśmy część pierwszą, a ile jest części? Bodajże trzy. W sensie na trzy części podzielono tą kształową czaszkę. Aha. Zaraz sobie to sprawdzimy, bo zaraz już będziemy mogli wybrać. Już napisy końcowe? Przecież to było... Chwila, moment. No, darujemy sobie. No, darujemy sobie. 2,8%, ale ukończyliśmy, nie? Jeszcze tylko 97,2 i już mamy 100%. No tak. To chyba też sobie darujemy? No tak, tutaj po prostu oczywiście twórca musi się pochwalić. Wyjątkowo często akurat w Legutkach to naprawdę często są te napisy końcowe, tak jak w niektórych grach są tylko na początku czasami są jakiś tam twórcy, autorzy i na końcu zazwyczaj, co w Legutkach po każdej części są napisy końcowe, a i tak chyba nikt ich nie ogląda. No dobra, możemy sobie oczywiście odblokować, o, poszukiwacze zaginionej Arki, czyli inną część, w inną część też możemy sobie pograć. I mamy też odblokowany tryb budowniczy. No to jest ciekawe, tego nie było. I drugi akt kryształowej czaszki. No tak mi się wydaje, że jej są dwa akty. Tutaj też pewnie będzie kryształowa. Może trzy. A tam co będzie? Co ja mówię? Albo trzy, albo cztery. Okay. A co będzie dalej? No nic więcej już tutaj nie ma? Nie, no jeszcze po lewej stronie mamy, patrz. A, no tutaj mamy wszystkie części, te starsze. No tam jest zaginiona Arka. Kryształowa czaszka jest podzielona tutaj na więcej tych części, na więcej aktów. Dobra, to co? Kontynuujemy akt. Dobra, czekamy. Drugi. Dobra. No już widać po tym obrazku, że będziemy pewnie gdzieś w dżungli. Albo jakimś lesie. No nawet mapka nam pokaże, gdzie lecimy. Właśnie, Ameryka Południowa. I coś ty zrobi? No ja chciałem wiedzieć, gdzie... No, hejtujcie go. No właśnie, musimy hejtować, że pominąłem mapkę. I nie wiemy, gdzie pojechaliśmy pociągiem. Do jakiejś rzeki. I samolotem. Chyba... No to czemu tam był kubek kawy? Czemu nie? To jest Lego, tu może być wszystko. I nikt się nie może dziwić. Dobra, klocki niszczymy. Dobra, olam klocki tam, nie będziemy tutaj... To jest bez sensu, bo za każdym razem to się pojawi z powrotem chyba, nie? Mhm. Dobra. Gołąb. Gołąb, o, coś dla mnie. A możesz pociągnąć. Każdy może pociągnąć. Ja nie mogę. Tutaj, przy gołębiu. Ale mnie fajnie odrzuca. Leć! To był... Więc co z tego? Jak nazwiemy tego gołębia? Grzegorz. Przemek. Grzegorz. Przemek. Dobra, szukamy misji, nie? Dobra, niech będzie Grzegorz. Kolejna fura. Motocykl. Nie kupuj, żal pieniędzy! Się nie znasz na tym, musisz poczekać. Potem będą klocuszki. Bo tutaj widzisz, tu mieliśmy taką przejażdżkę szaloną. Nie, no dobra, zajmiemy się tym później. Ale okej. Szukamy misji.
misji. Kolejnego łąda. O, chyba mam. Jakiś slums. O, tu jest wejście, tak. A co to jest teraz? To jest Peru, Chile? Ja nie wiem, gdzie jest. No właśnie, też nie wiem. Dlatego przewidał, bo musiał powiedzieć. Właśnie, nie, to musi być Peru. A teraz na pewno ja zachodni wiem. Gdzieś tam. Teraz to jest dom wariatu, jakby się ktoś nie domyślił. Widać. A wyglądają jak jakieś taki, takie gwiazdy popu z lat 80. Takie koszule. Możliwe. Ten boys band jakiś taki ciekawy, nie? A, kurde, chciałbym mieć takie zęby. No twojego kolegę, który ma takie zęby i wykorzystuje je w dobrych celach. Ale nie o tym tutaj teraz. Skupmy się na grze. O. A jak wyczaił do ciągnięcia. No. To miałeś znaleźć inne słowo. No wiem, ale nie znalazłem, to muszę używać tego nadal. Nie powtarzaj, bo że co robię? Wisisz na wiatraczku. Kurde, nie, zniszczę sobie. Nie, nie, no. Rywalizacja trwa. I co teraz? Wiszę sobie i co? A co z tym coś zrobiliśmy? Nie. Możemy coś A ja zrobić? Muszę naprawić. No właśnie. O, tutaj Szkoda, sztyk z dzisiaj ale... taką złotą rączką jest. No, dzisiaj robię za złotą rączkę, ale zawsze jestem złotą rączką. Tak? No. Nikt tak nie niszczy jak ja. Co się stało? Szkoda, że nie dałem tutaj takich podpowiedzi, to ciutek, okay, a wiesz co? Ciutek trudniejsze niż o. jest niż... Weźmy tutaj, ja sobie przejdę. A ja już wejdę, przejdź. Elegancko nic tutaj przesuniesz. Ale powiedz proszę. Proszę. Ale go zbuchiłem. Patrz. Ej. Ej. Czemu nie mogę przejść? Oszukali mnie. O. No jakiś taki chyba błąd. My little bug. A, dobra. I tutaj na pewno coś można ten, znowu się powiesić. Nie chciałem powiedzieć, pociągnąć. Dobra, ja szukam, bo tutaj widzicie, co lokacje się powtarzają w miarę schematycznie. Chyba naszym zadaniem jest tutaj taka trochę liniowa w sumie. Liniowa część gry, gdzie po prostu musimy przejść w prawo. Ta jest Super Mario. Tylko ciutek trudniejszy. Tak. Tak samo, tylko inaczej. Chociaż ja ci powiem, że nie umiem grać w Mario. No, domyślam się. Dobra, a ty przyszedłeś? Nie. Ale byłem blisko. Tylko ostatni etap jest taki trochę taki pomarciwany, tak, taki. Ciężko znaleźć. Ej, tutaj coś było, ukradłeś. Ten dekiel tutaj wziął. No. Kluczyk ma. Szczelgo. No czekaj, a tutaj. Czy coś możesz zrobić? No nie, bo zwa się do tego. Nie, bo ten dekiel. Okej, okej. Poczekaj, to teraz trzeba zrobić. No jakbyś pociągnął za te tutaj. O! Wrzucił! Frajer! Debil. Robi z ciebie debila. Zginiesz! Dawaj to! Nie dostaniesz śniadania. Cześć, schowam się. Zrobię tak trochę chytrze. Schowam tutaj. Poczekam, aż ten frajer to rzuci. Ale kurde! Trzeba mu coś w zamian dać. No nie o to chodzi, no właśnie. No co za mędy! Co to ma być? A, ja wiem, o, ja już wiem. Patrz, ja go rozpracowałem. No, czekaj, odsuń się. A, ale dobre. Nie. No, czekaj, dobra, inaczej. Muszę nakierować. No, okej. Okay. O, ale jestem frajer, frajer. Frajer, leźmy tam. Obłąkany dziad. Pieniążek, widzę pieniążek. No nie. Teraz bym się zabijał, to ja gram tutaj tym. Nie. Tym nierobem tutaj. Jak nierobem? Ty będziesz super bohaterem, bo będziesz miał zawsze student, mniej pieniążków. A nie, nie rób. Czekaj. O, czekaj. No, robię kurz. A chciałbyś. A może jednak? Ale żarciki. A może jednak? Żarciki. A może jednak nie. Poczekaj, najpierw podanie pieniążki. Dobra, tam jest coś dla mnie, w takim razie już tam się skradam. Zmienię twoją ulubioną czynność. Kawę jaką? Zbudowałeś coś? Tak. Jest plansza. Zło bambersko wygląda. Ej, czemu to są jakieś szczury łażą, czy nie wiem co to jest? Bo to szpital. Aha, ale czemu za mną, a nie za tobą, brudasie? Tak się dzieje, jak NFZ nie finansuje. Właśnie.
Dalej wskakuj tam na ten głos. No, dzięki. No, jak zwykle. Ej, szczur za mną. Pojedziesz szczurem, będziesz miał towarzysz. Idź stąd. No, poszedł. Będzie zemści. Będziesz miał plagę szczurów. Teraz ja zbuduję. Już mam. Już masz. Współczuję. A tak słyszę, że coś tu piszczy. O. Teraz taka panienka z okienka byłem przez chwilę. To panienka z okienka. Nie, czemu ja ci to zbudowałem? Wykorzystujesz mnie po prostu. No, tak teraz. Teraz ten wiatrak ci mnie tam stamtąd zmieść. Jest dwukrotne. No, ty oczywiście pamiętaj, że ty siaka odejmuje. Ja chcę budować. No to buduj, a ja zawodę kasę. Ej, no ale słuchaj. Nie ma kasy. A mi się wydawało, czy wyleciał jakiś klocek? No wyleciał klocek, tylko się włączył jakaś dobra, od razu bez sensu. No, jakaś mapa. Czy co to jest? The map. Mapa miasta. Plan miasta. Wow, ale mnie wytarło się. No, ależ ty zasz teraz włosy. Jak Goku. Ej, to sama fryzura pojawia się w ten, w Władcy Pierścieni. Oh, ale... Porządnie. Ulizany. Tak, to zdaje się, że ta... Od garnka? Ta szczotka, tak? Nie, jak się nazywała? No, no szczotka, tak. To szczotka zamieniała. Włosiwa. Na jakiś fajny... O, czerwony klocek! Czek, a może tu idzie wskoczyć, bo patrz. Nie chcę nic mówić, ale znowu wygrałem. Nie zauważyłem. Tak ci przypominam, jakbyś zapomniał. To jest krótki poziom, tak mi się wydawało, nie? Nie zajęło to dużo czasu. O. Ale chyba nie będziemy kolejnego rozpoczynać, bo to nie ma chyba większego sensu. Zobaczcie, jakieś miasto tutaj Azteków, Majów albo innych. No, coś znowu dla mnie. O. Łopata. O, ty jesteś moim tutaj gierunkiem dzisiaj. Baw się. Dzisiaj pomożesz. Dobra, ale co z tą łopatą? No bo mi stoisz na drodze, ja tam chcę zniszczyć, co ja mi tutaj... Ham. Zginiesz po prostu. Dostajesz z łopaty, to się twarz odbija na tej łopacie. O, patrz, tutaj masz miejsce do kopania. Gdzie? Tutaj, tu się świeci. To nie jest miejsce do kopania. Jest. A jest. Mogłoby to też was pewnie zaskoczyć, no strzałeczka wskazuje tutaj to miejsce, ale to jest tak naprawdę wejście do poziomu. Musimy sobie odblokować. Tak, musimy sobie odblokować. Widzisz, to jest taka zagadka z tym, nie? No. Nigdzie nie powiedzieli, że to tak wygląda miejsce do kopania. Ej, czekaj, o kurde. Nie, dobra, nie będę tam szedł, bo będziemy i kończymy, chodzili, tak? Chodzili ten... No, dokładnie tak. Na samym odcinku sobie zobaczycie, zdaje się. Aha, bo to jest taka symulacja kopania grobu. To tam w filmie kopali grób. No. Dlaczego takie co? No właśnie, w takim tutaj bardzo klimatycznym miejscu kończymy ten odcinek. Dziękujemy. Dziura jest klimatycznym miejscem. Jest klimatycznym miejscem. Okay. Każdy lubi tutaj spędzać swój czas. W takim razie, no, kończymy ten odcinek. Filmik robi dla was Wilku i Sztyks. Do zobaczenia w kolejnym. Do widzenia, cześć.